Witam wszystkich, a w zasadzie to witamy, bo kolega trzyma sprzęt do nagrywania. Chcieliśmy tylko drobny taki mały filmik nakręcić, jeżeli chodzi pierwszy nasz filmik o rozpakowaniu jednego ze sprzętów, który do nas przyjechał. Sprzęt, zaraz zobaczycie, o który chodzi. Tutaj kot się też niecierpliwi. Tak jest. Chce być pierwszy. W końcu to facet jest. Będzie to wiatrówka, jedna z najlepszych replik wyprodukowanych naszym zdaniem. Długo zastanawialiśmy się nad zakupem następnej repliki, która najbardziej by odpowiadała naszym oczekiwaniom. Żeby... Nic tam nie ma? Nic nie ma. Dobra. Idziemy dalej. Kotek, uważaj. No ty uważaj, żeby go nie drasnął. Ja to uważam. Na pakiet. Na kota. Na kota. Dobry kot. Dobrze. Mamy kilka jeszcze drobnych prezentów. No od razu już będziemy... Prezentów. Wszystko obliczone w cenę, a nie prezenty. No tak. No. Masz rację w sumie. Wśród jakiś tam Silver Devils. Silver Devils. 4,5 mm, 500 sztuk, no dobra, no. To nie jest jakiś śrut typu Diabolo, także tutaj będziemy mieli kapsuły z gazem CO2, także no bez sensu jest rozpakowywać, tak? Mniej więcej każdy wie, jak to wygląda. Najważniejsza rzecz, o, nie wiedziałem, że tutaj powinno być jakaś tekturka. No i chodzi nam o tego pana, o pana Dana Wessona. Dan Wesson 6. 6-calowy. Chrom. Całkowicie ze stali. Jedna z najlepszych, moim zdaniem, naszym zdaniem, wiatrówek, która została. Oddaje realizm oddaje prawdziwej realizm. Broni. Dobrze. Tutaj spójrzmy na cenę. Ile kosztował? 4,39 dokładnie kosztował. Także fajny zakup za fajną cenę, naszym zdaniem. Aż trudno było się spodziewać, że... Tu jeszcze zestaw tarcz. Tu jeszcze zestaw tarcz, będzie coś takiego. Instrukcja w wersji pocket, czyli takiej kieszonkowej, w zasadzie nie instrukcja, tylko nawet z kolimatorem. Lepiej, ale ładnie zrobione. Fajnie jest pokazane, w zasadzie to taka reklamówka drobna, co i jak. No fajne, fajna rzecz. Poczytania na sraczu. Bardzo. Ciekawe. No i instrukcja sama, prawda? Tutaj, jak się tym usługiwać, no wiadomo, o co chodzi. Także będziemy mieli wszystko ładnie opisane. Ten Wesson Silver, Black, Silver, dobra, nieważne. Reklama sklepu. Tutaj mamy reklamę sklepu. Rzucili nam wizytówkę. Mam nadzieję, że... Rewolwer zakupiony na Allegro. Tak, że nic nie powiedzą właśnie, że coś źle robimy. Dobra, nieważne. Samo pakowanie. Znowu skrzypiący styropian, ale nawet rewolwery, które są prawdziwe, bo kolega kupił Berti Remington, ale też był właśnie osadzony w tym styropianie chrzeszczącym, prawda? Tak jest. Tak jest. No to dobrze, nie będziemy zwracać na to uwagi. Ważne, że co jest w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Tak jest. I kotek pokazuje. Proszę bardzo. Konkretna kosa do rozpakowania konkretnej giwery. Ładny nóż SRK. Tak, na marginesie. Dobrze. Panie, ale mi pan tu burdelu robisz. Kot posprząta. Dobrze, w środku oczywiście mamy samego Dana Wessona. Później go wyjmiemy. Natomiast tutaj będziemy mieli na pewno, jak każdy z was już widział, na różnych filmikach. Szybko ładować. Szybko ładować jest plastikowy? Plastikowy. Całkowicie plastikowy, oprócz tej oczywiście sprężyny. Tak na marginesie. Ale i tak podobnie fajnie się ładuje to imitację tego naboju ręcznie. Jest... No
no jakiś jest mosiądz. Top metal, mosiądz, prawda, coś takiego, ale jest przyjemny chłód się czuć właśnie tej łuski, a tutaj mamy po prostu gumowy, jak gdyby, znaczy z tworzywa. Dość mocno gumowy to nie jest, bo coś jest dość nawet twarda twardy. Guma. I dobrze, niech będzie twarda guma, bo szybko by się pewnie ukształciło. Także będziemy ładować kuleczki, czyli sławny BB. Dobra, panie, nie pierdol pan o tych łuskach, tylko pokaż pan to giwerę. Zaraz. Mamy 6 panów. Później się dokupi więcej, żeby było lepiej z tym. No i sam Dan Wesson. Przyjemna stal, przyjemny chłód stali. Kurczę, mówią cały czas, że tak na marginesie, moim zdaniem, że to jest chrom, ale moim zdaniem to wygląda jak niklowana, prawda? Coś takiego, bo ten chrom to jeszcze widziałem na niektórych replikach, jest bardziej taki matowy, a nikiel jest właśnie wypolerowany i tu bardziej przypomina taki niklowy. Ale dobra, jak mówię, że chrom to chuj. Dan Wesson. Ładnie jest, no, może nie namalowany, ale jest ładnie właśnie naniesiony ten grawer. Wygrawerowany tak jak mówili i numer jest indywidualny jakaś, właśnie. Jakaś farba. Tak, dokładnie. Chyba tutaj trzy dziule. To możemy trzy dziule, to się później odklei. To się później odklei, bo to jest gdzieś. Widzicie, jedyna, ten się nazywa bolączka, to jest tylko to, ale to można śmiało to zdjąć i wtedy po prostu rewolwer będzie wyglądał naprawdę praktycznie jak jedna z prawdziwych broni. Ciężki. To jest fajna rzecz. Ciężki? Czy ja wiem. Kilo, bo tam jeszcze jest kilo, no weź tam do ręki, zobacz, no, nie jest aż tak ciężki, jednak nie. Wiecie co, na wszystkich filmach mówili, że to jest kawał gnata, który naprawdę jest ciężki, no i czuje się przyjemny ciężar, ale żeby aż tak ciężki, że aż komuś drży ta dłoń, to naprawdę, no ludzie, w dzisiejszych czasach troszeczkę treningu, poćwiczcie sobie, dla kogoś, kto na przykład macha hanklami albo ćwiczy sobie w domu, no tak jak my, to po prostu trzymanie tego rewolweru nie sprawia żadnej trudności. No ludzie, też to jest, nie jest aż wcale taki ciężki. Bardzo przyjemnie się go trzyma. No przez dłuższy czas jakbyśmy go tak trzymali przed sobą, zależy w jakiej pozycji, na pewno byśmy poczuli ten ciężar. No ale jest w porządku. Normalnie się trzyma, bardzo dobrze. Co tutaj jeszcze widzimy? Tutaj mamy jeszcze wygrawerowany typ, jeżeli chodzi o tego zamka, tak można to powiedzieć, czyli przełącznik mamy na, do tyłu jest, jeżeli chodzi o safe, czyli zabezpieczony całkowicie, nic nie można zrobić, ani naciągnąć spustu, ani odciągnąć tego kurka. Jest tryb fire, czyli po prostu już można odciągnąć, oddać tak, że co tam kotek robi? Zrabia, jak zwykle. Nieważne, oddać się, no, czyli single action i double action, w ten sposób mamy, no i same otwarcie tego sprzętu. A do tyłu? Nie, no, no dziwna rzecz. Tutaj się nam... Nie możesz wyjąć bębenka? Ciekawe. Matko, jak twardo. Strasznie twardo chodzi. Nie spodziewałem się tego. Muszę się wyrobić. Ale no nie wiem, może na filmach tak nie było widać, że chodził bardzo dość lekko. Nie, spokojnie. No ale nie, spokojnie. Wydaje, że on już po tak... prostu no, jest taka konstrukcja. Może na filmach po prostu inaczej to wyglądało. Kotek. No ale... Drobne zaskoczenie, jak dla mnie. Dobra, włóż jeszcze łuski. Dobrze. Zobaczymy jak wygląda z łuskami.
Zdaje się chyba nawet lepiej ładować w ten sposób niż z tym samym ładowaczem. Szybko ładować. Nie pierdolenia. Nie pierdolenia, tak. No i wszystko jest ładnie. No dobra, pokrótce byłoby to na tyle. Kolejny filmik będzie już ze strzelnicy. Dokładnie. Trzymajcie się. Tak wygląda jeszcze z tyłu. Fajnie jest jeszcze na koniec, można było też powiedzieć, że nie ma żadnego jakiegoś, jak na różnych replikach napisane, na przykład z Nata Toy, czyli to nie jest zabawka, nic tutaj nie razi w oczy, Made in Taiwan czy coś takiego. Jest napisane sam kaliber. 179 kaliber, 4,5 mm BB i oznaczenie w tym takim heksagonalnym właśnie markerze FK w Niemczech, właśnie dość ciekawostka, wyczytałem jeszcze, że w Niemczech jest na niektórych wiatrówkach jest dają właśnie taki marker, oznaczenie jest spowodowane tym, że nadaje się to do sprzedaży, bo dlatego, że jest przetestowane przez te firmy, żeby zobaczyć, czy faktycznie tam są większe ograniczenia niż większe w Polsce. Ograniczenia. W Polsce jest do 7, i dają taką F-kę właśnie. Tam jest chyba do 7 czy do 7,5 joule. No i oznaczenie Action Sport Gun. O ile dobrze pamiętam. Także tyle, jeżeli chodzi o... Aha, jeszcze samo wyjęcie na kapsułę CO2. Widzicie, jest wszystko. Także może troszeczkę to niezręcznie wyglądało sam pokaz, ale to dopiero świeże pierwsze wyjęcie tego rewolweru. Tak pokrótce wygląda. Za taką cenę jak najbardziej można powiedzieć, że pasuje wszystko. Jest ok. Dobra, to tyle. Dzięki.